Witam wszystkich. Zaczynamy czwarty tydzień. Jest poniedziałek, 5 rano. Jadę właśnie do Lubeki. Wyjechałem o 5 i muszę być na 7. Poniedziałek zaczynamy takim przerzutami zwykłego towaru, więc sztaplarkę zostawiłem na firmie. Mam do rozładunku książki, które załadowałem w piątek i ładuję potem w Oldenburgu pocztę i wracam na bazę. Potem będę, nie wiem, czy zmieniał naczepę, czy pojadę ze swoją i po prostu załaduję orzechy i będę miał turę do Berlina. Ciekawe, czy pojadę ze sztaplarką. Będę musiał zapytać, bo to jest tura raczej bez sztaplarki, ale to nie ja jestem tu od decydowania. Wszystkiego dobrego. Witam wszystkich. Mamy wtorek. Stoję sobie na dworku. Słońce łapie, bo chłodnawo. Chłodno, plus 4. I świeci słoneczko. Ja jestem w okolicach Berlina. I zaraz będę ładował w Kseli materiały budowlane. Praktycznie, no, można powiedzieć, kamienie, czy tam... Oni to nazywają wszystko sztajne, więc tutaj można przyjąć kamienie i okolice Hamburga. Witam wszystkich. Mamy czwartek. Jest godzina chyba 9 i
dzisiaj się turlam wokół komina, 100 km od komina, zwykłą naczepą. Ktoś mi wczoraj załadował jakieś rury na paletach i dzisiaj to zrzuciłem. W tej chwili jadę na pocztę i wracam na bazę. Zobaczymy, co będzie później. Na razie jeszcze nie mam zlecenia. A co się działo wczoraj? Wczoraj się działo niewiele. Pojechałem do doktora Edkera. Tutaj zobaczycie zaraz, jak wyglądał wjazd. I zrzuciłem i wróciłem na bazę. I to było wszystko, co ja wczoraj zrobiłem. Kończy się czwarty tydzień. Zostaje jeszcze tydzień. I do domu. Jak można to tak nazwać? Jadę po prostu do syna i tylko po to jadę do domu. Musiałem poprzesuwać sobie tak, dlatego tak długo jestem w pracy, 5 tygodni, żeby później na sprawę rozwodową się po prostu wyrobić i zobaczymy, jak będzie dalej. Plan wygląda następująco, że jestem jeszcze do końca tygodnia przyszłego w pracy, wracam do Szczecina na tydzień, a potem normalnie 3 tygodnie, tylko że w trakcie jeszcze tych 3 tygodni będę jechał do Szczecina na sprawę. Mam to umówione i zobaczymy, co będzie dalej. Po sprawie okaże się, jakie będzie moje dalsze postępowanie. Prawdopodobnie będę zmieniał pracę. A dlaczego będę zmieniał pracę? Gdyż po rozwodzie zmieni mi się klasa podatkowa. I 200 parę dziesiąt euro będę miał mniej, a z drugiej strony no oczywiście, no jak się pojawiają oferty pracy za większe pieniądze, no to człowieka zaczyna korcić i denerwować, że tam gdzieś płacą te 300-400 euro więcej, więc ja jeszcze nie znalazłem dla siebie firmy takiej, w której bym chciał zostać, a nie wiem, czy mówiłem, ale ta firma, w której teraz jestem, nie była w ogóle planowana na dłuższy okres czasu. To był pierwszy, że tak powiem, pierwsza moja styczność z 3-1 po bardzo długim okresie, bo ja ponad 10 lat nie robiłem 3-1, a wróciłem do systemu i na razie w sytuacji, w której jestem, zostanę przy systemie. Będzie to nawet system, który może być dłuższy, czyli 4-1 albo coś ten deseń, ale to tylko dlatego, że po prostu nie będę miał do czego wracać poza dzieckiem i ja i tak muszę być co najmniej 3 tygodnie w trasie, bo po prostu finansowo nie wydolę i zobaczymy, jak to będzie. Jak skończę z tematem rozwodu, jeżeli skończę na pierwszej sprawie, no to zacznie się szukanie. Będzie już, można prawie że wiosna powiedzieć. I po prostu to będzie koniec lutego, więc początek marca, więc jest szansa, że będzie coraz więcej ofert pracy. Już jest dużo ofert pracy, a na wiosnę zobaczymy.